poprawiamy i wtedy zapisujemy jako teksturę 1024 na 1024 i mamy antyaliasing zrobiony w GIMP-ie podczas skalowania, który ja przeważnie wyłączam, potem zapomniałem, że ja go wyłączam, no bo jak robię maskę, to nie mogę mieć antyaliasingu, bo to musi być maska zero-jedynkowa, czyli nie może być żadnego blura na krawędziach. To jest taka opcja, tam taka ptaszek, że antyaliasingu i maski, brasze i tak dalej. To jeżeli to się wyłączy, to potem nic nie jest antyaliasingu. Miałem pokazać nierówności. Ten element, jak widzicie, no jakby nie było, tu jest prawie kąt 90 stopni na tej rączce. Jak ja go wypalałem, no teraz będzie mi kłopot z zaznaczeniem będę miał. Jak ja go wypalałem, nie wiem, co za mądry człowiek włączył to ustrojstwo jako deflautowo. Boże mój. A kto wie, gdzie tu jest piórko? W piątce. Zaznaczanie piórkiem. Takie kółeczko. O, C. C, jest, ktoś wie. Nie wiem, dlaczego kogoś bolało, że też było pod B, ale... Okej. Okay. Tu jest kąt 90 stopni, więc jeżeli bym to tak wypalał, byłyby to artefakty. Więc w momencie, kiedy ja wypalałem tą teksturę, ten element był tak. Ten element był tak, tak żeby ładnie sczytało wszystkie elementy. I tak to wyglądało po wypaleniu. Jest ładne zaokrąglenie. W momencie, kiedy bym zostawił takie kanciaste, to bym musiał znowu dokładać jakieś elementy. A ponieważ przyciąłem w tym miejscu, więc bym miał seama widocznego, by nieładnie było widać. Więc pomimo tego, że zrobiłem tego seama, wyciągnąłem to do góry. I dla niego to była płaska powierzchnia. A płaska powierzchnia na normalach jest płaska, także bez względu, czy ją podniosę, czy opuszczę, ważne, żeby zaokrąglenia były ładnie zrobione. No i w tej chwili tego elementu tutaj nie widać, żeby był. No oczywiście widać falowanie, czego nie zdążyłem już poprawić. Gdzie widać te... No akurat zaznaczyłem to, co chciałem zostawić. No, co za ustrojstwo. No właśnie, no właśnie. Wróć tu, tak, tu. Okej, okay, bo chciałem zostawić właśnie to, a to wywalić. Jeszcze jedna zasada w sferze modelarstwa. Dlaczego klikam tak i nie mogę znaleźć elementu? Dlatego, że wszystkie elementy w low poly, przeważnie, nie wiem, może coś się zmieniło od Crytek'a i innych rzeczy, ale zawsze tworzy się w lokalizacji 0000 i wszystkie modele muszą mieć współrzędne w lokalizacji 0000. Po co takie głupie podejście? Po to, że jak ktoś czyta coś z biblioteki, to wie, że to jest w 0000 w układzie współrzędnych. I dlatego, czy ja kliknę na miecz, czy ja kliknę na standa, czy ja kliknę na, przepraszam, pochwę, to tu wszystko jest w tym samym miejscu. Dlatego nie wiem, co zaznaczam. Oczywiście jednym sposobem jest wejście do siatki i przeniesienie tego do innej warstwy. Tak ja się uczyłem i z tego co wiem, to się nigdy nie zmieniło. Zawsze, no nie zmieniło się, tam pan krzyczy, że nie. No i okej. Okay. Stand wygląda fajnie. Jest obły, jest fajny, nawet się odbija coś na w nim. Oczywiście nie, próbowałem to zrobić w Unity albo w UDK. No nie wiem, może się za wolno uczę, bo tylko próbowałem to przez pół godziny zrobić, ale nie mogłem znaleźć opcji, żeby przypisać inny materiał. Nie, czym jeszcze? Tak w Unity robiłem. W Unity jest kilka opcji materiałów gotowych. Taki, który ma normalne, który ma speka, który ma coś tam, który ma też, który ma wszystko połączone, ale ja w tych modelach jeszcze mam przypisany jeszcze jedną teksturę do refleksów, że po prostu odbijają czasami coś tam takiego dziwnego, a tutaj jakieś takie, o, widać refleksy, jakby to było takie metaliczne lusterko. Nie mogłem nigdy tego znaleźć, bez tego wygląda kiepsko. Co tu jest kanciaste? No to chyba widać. To jest kanciaste. Jeżeli tego nie wymodelujemy, to normal map tego nie poprawi. Oczywiście, jeżeli zbliżymy się, to tutaj ta faska wygląda normalnie, idealnie. Jest ładne wgłębienie i w ogóle, ale tu jest kanciaste. Tego już normal map nam nie poprawi. Jeżeli coś ma być okrągłe, musimy zrobić okrągłe. To jest tylko zależy od tego, jak bardzo chcemy, żeby to było widoczne. U mnie to jest niewidoczne, bo to jest przykryte innymi modelami. Więc, że tak powiem, no to nie było istotne. Jeżeli byłby to model, który widzimy przed oczyma, który naprawdę jest nam potrzebny, że na przykład mamy animację liczoną, zrobioną w grze, że jakiś samuraj podchodzi i bierze ten miecz, no to w momencie, kiedy był taki fajny, zrobiony miecz, to wszystko jest elegancko i nagle gracz by zobaczył, ja każdy.
już by cała sęga poszła się rypać, nie? No bo wszystko było fajnie, a ktoś zrobił kanciasty. Także mówię, to wszystko jest, ale mówię, jeżeli ten miecz byłby, ten model Opoli byłby jakimś dodatkiem do sceny, gdzie tam w dożo jest ich 15 tysięcy, no to jeżeli on by miał jeszcze 500 mniej werteksów, to by było super. Także mówię, no to wszystko, modelowanie low poly jest, wszystko zależy od tego, jak bardzo chcemy, jakie mamy wymagania. Dobra.